Dzień dobry, moi mili, dzień dobry. Miło mi poinformować, że na marzec mam dla Was dodatkową niespodziankę. Coś nieoczywistego. Mianowicie we współpracy i przy udziale z kanałem Spokojnie to tylko astrologia, z panem Tomaszem, który ten kanał prowadzi, przygotowaliśmy dla Was filmy dodatkowe dla każdego ze znaków. Filmy te mają swój nieoczywisty charakter. Po pierwsze, dla każdego ze znaków jest przygotowana prognoza astrologiczna, jeśli chodzi o wpływy tranzyty Wenus na cały miesiąc. Jak wiemy, Wenus jest planetą powiązaną z miłością, z preferencjami dotyczącymi stylu i wyglądu, z oczekiwaniami, z kobiecą stroną naszej natury, z tym wszystkim, co się wiąże z podejściem do kwestii materialnych, a także rozmaitych ziemskich wygód. I takie właśnie ujęcie astrologiczne, krótką prognozę znajdziecie w tym filmie. Następnie najważniejsze kwestie przedstawione w prognozie astrologicznej zostaną przeze mnie doprecyzowane tymi tutaj oto kartami tarotowymi. Kochani, ten film, tak jak wspomniałam, został zrealizowany przy udziale kanału Spokojnie to tylko astrologia. Zachęcam Was serdecznie do odwiedzenia kanału pana Tomasza oraz do subskrypcji, a ja przechodzę pomalutku do rzeczy, czyli najpierw film z prognozą astrologiczną, a później wracamy tutaj i doprecyzowujemy tarotem wszystkie wspomniane i omówione przez pana Tomasza kwestie. Mam nadzieję, że ten rodzaj wideo Wam się spodoba. Mam nadzieję, że spotka się z Waszym uznaniem. Przechodzimy do rzeczy. Zapraszam. Drogie panny, to jest krótka prognoza dla Was na marzec 2020 w oparciu o tranzyt Wenus. Wenus jest planetą odpowiedzialną z jednej strony za relacje międzyludzkie, a z drugiej za to, co posiadamy, czyli na przykład pieniądze. Wenus od 1 do 5 marca będzie znajdowała się w Baranie. Tutaj będzie dawała Wam dużo namiętności w relacjach intymnych, zwłaszcza tych, które w jakiś sposób owiane są tajemnicą. Tutaj możecie liczyć na dużo iskier i dużo przyjemności. Jednak uważajcie na to, co będzie działo się 3 marca, bo wtedy Wenus utworzy kwadraturę, czyli aspekt wymagający konfrontacji i w jakiś sposób konfliktu z Saturnem w Koziorożcu. Wtedy będziecie zmuszone do tego, aby postawić jakąś granicę między Wami a tymi, którzy tak Was pragną i potrzebują. Tutaj musicie przypomnieć sobie, co jest Wasze i czego musicie bronić. Po 5 marca Wenus przejdzie do Byka. I tutaj będziecie miały zwiększoną potrzebę szukania takich relacji, które w jakiś sposób Was rozwijają i sprawiają, że poszerzają się Wasze horyzonty. Może być tak, że zapragniecie pójść na jakiś kurs na uniwersytet otwarty i doszkolić się w na przykład języku obcym, bądź też poznacie jakiegoś obcokrajowca, z którym będziecie mieli relacje na odległość. Tutaj szczególnie zwróćcie uwagę na to, co się będzie działo 27 i 28 marca, bo wtedy Wenus utworzy niezwykle sprzyjające aspekty trygony z Plutonem i z Jowiszem, gdzie te obie planety mogą przysporzyć Wam wiele radości, zabawy, a może i namiętności, właśnie w związku z kimś, kto będzie starał się pokazać Wam nieznane rejony świata, takie, których do tej pory mogłyście się nie spodziewać, a więc zapinajcie pasy i szykujcie się na przygodę. Ale oczywiście pamiętajcie, spokojnie, to tylko astrologia. Dzień dobry, moje drogie panny. Tak jak zostało powiedziane, w dniach od 1 do 5 marca jest szansa na jakąś mega namiętność w relacjach, tak? Natomiast ważne jest postawienie granic, szczególnie 3 marca. Postawienie Waszych własnych granic, ustanowienie granic strefy własnego komfortu będzie istotne. A teraz zobaczymy, co na ten temat ma do powiedzenia jeszcze tarot.
No właśnie, Wisielec, ok? Czyli faktycznie, tutaj powiedzmy sobie, my nie zwykliśmy do tego, żeby pewne rzeczy na siłę forsować, żeby pewne rzeczy pospieszać, tak? Żeby coś na siłę procedować, ok? Jest fajnie, ale jednak zachowujemy pewną dozę racjonalności, być może wycofujemy się, być może zechcemy zawisnąć w jakiejś sytuacji i poczekać na inny, kolejny, dalszy rozwój zdarzeń. Ok. Słuchajcie, 27-28 marca, tutaj mamy powiedzmy sobie taką możliwość zobaczenia spraw z innej perspektywy, poznania być może kogoś, kto nam zechce pokazać, w sensie Wam zechce pokazać jakieś do tej pory nieodkryte tereny, nieodkryte terytorium, to może być jakaś przygoda, to może być powiedzmy sobie jakaś podróż, coś co generalnie rzecz biorąc może wydać się być Wam bardzo inspirujące i tutaj są dwa kielichy, więc to jakby przygoda natury romantycznej, rzekłabym, albo przynajmniej ustalając intencje i dokładnie, musiałam jeszcze doprecyzować, ustalając intencje tej sytuacji, bierzcie pod uwagę zarówno swoje potrzeby, jak i potrzeby drugiej strony. Tutaj w magiku możecie zadać sobie też absolutnie sprawę, że to jest zresztą wasza karta, tak? To jest karta bliźniąt i panny, że macie wszystkie narzędzia do tego, że jesteście gotowi na to, żeby wskoczyć w to coś, poznać to nowe. Zwróćcie uwagę też, że obie te karty mówią de facto o początku. Tu mamy jedynkę, tu mamy dwójkę, więc de facto to mogą być jakieś nowe możliwości, które trochę ciarki na plecach spowodują w Waszym życiu i fajnie. Jeśli to jest ta osoba, która będzie Wam coś proponowała, to karta magika mi często pokazuje osobę, która lubi błyszczeć i lubi pokazywać się z jak najlepszej strony, czasami troszeczkę manipulując, więc zwróćcie na to, moje drogie panny, uwagę. Wszystkiego dobrego, pięknego marca dla Was, uważajcie na siebie, pozdrawiam i jesteśmy w kontakcie. Yeah.